Dziękujemy i otwieramy się. Mocno. Witamy w Bydgoszczy. Witam również. Jakie nastroje 1 świetne, sierpnia? Świetne, tylko jeszcze robota nie ruszyła, to są uśmiechy, ale jak ruszy, to już będzie. Czyli na ten dzień się czeka z utęsknieniem? No myślę, że tak, że to jakoś tak podświadomie, no już tych starszy tej wakacji, no ja już mam akurat chyba 3 albo 4 pełne lata bez kadry, także jakby nie ma w pełni takiego obowiązku trenowania, także tyle co tam bywa w tym zakresie, trzeba robić to robię, no ale to mimo wszystko są wakacje, także czeka się trochę na ten start takiej prawdziwej pracy. To jak nasz nowy atakujący te wakacje spędził? Z rodziną i na te wszystkie obowiązki, które tak naprawdę, no będąc w Bełchatowie, gdzie był bardzo intensywny sezon, Liga Mistrzów Par Polski, no i Liga Krajowa do samego końca, naprawdę na nic innego czasu nie było, praktycznie tylko Bełchatów i podróże, także troszkę miałem spraw do załatwienia takich prywatnych, plus czas z rodziną, no i krótki urlopik też się udał. Dlaczego Bydgoszcz, dlaczego Łucińska? I dlaczego granie, doszło do tej zmiany? Przede wszystkim granie, bo nie ma co ukrywać, no w Bełchatowie byłem, że tak powiem, potencjalnie drugim i było trochę miejsca na granie, ale tak jakby, no wiadomo, kto tam jest pierwszym, natomiast tutaj potencjalnie pierwszy, zobaczymy, jak to się będzie układać, ale jakby zamysł był taki, żeby więcej grać. I to zachęciło do tak, przyjścia do Bydgoszczy? Tak, bo nie ukrywam, że konkurencja na pozycji jest jak i na każdej innej, no jest ograniczona liczba klubów, zawodników jest jakby nadpodaż, więc tak jakby znaleźć fajne miejsce do grania nie jest łatwo, a Łuczniczka jest fajnym miejscem do grania, więc tutaj się, jak już konkrety były, długo nie zastanawiałem. Jeżeli o Bydgoszczy pytać, no to bardzo mam pozytywne właśnie takie wrażenia o tym mieście od kilku lat, bo to już nie pierwszy raz jestem teraz z ligą, raz z kadrą, tutaj była jeszcze taka Liga Światowa bodajże 2010 czy 2009, także zapamiętałem dosyć dobrze to miasto.